Jakbym miał takie dobre bonusy do damage'u i w ogóle, no to ja myślę, że powinienem bossa przejść jeszcze, no pełne zdrowie plus może ze dwie tarczki. To tutaj powinno być dosyć prosto. Increase campfire rate by 15. No, szybko się ognie. Co to jest? To się przyda. Lepsza muszelka. Chyba lepsza. Tamto 73 waliło, to ma więcej amunicji na pewno. Po 10 to wali, no. To po 10 wali, a tamto po 7? Nie wiem, załaduję full power, to zobaczę. Tam było, jak załadowałem na fulla, to 73. A tutaj będzie waliło na pewno więcej, bo przede wszystkim więcej amunicji jest. Ciekawe, ile damage'u zadaje. No, 34. Żaden się nie oprze takiemu czemuś. Ja chyba powinienem zmienić, kurczę, tą babkę na ten. Ten może i szybciej wali, to fakt. Ale ten, ale... przy tym krabie no nie jest najlepszy. Bo przy krabie dużo właśnie jest tych... Dużo jest tych laserów. Ja bym... to wypierdzielił, to wziął na środek. No to w ogóle wypierdzielił gdzieś. Wypadł stąd. Tak, ja bym to postać zmienił na tą babkę chyba. To coś, co ma bonus do tego, do... Jak tego, jak dostaje właśnie od tego laseru, to wtedy wpada w szał. Na pewno dał ten bonus. To jest dobre. Muszelki. Są ekstra. Kurna, ty trafiaj lepiej.
jest za dużo tych patolaserów, jakby nie patrzeć na to. Zdecydowanie za dużo laserów, a zwłaszcza na bossach. To będzie lepsze niż szybkość ognia. Kurde, znowu te wiosło. Nie, wiosła nie biorę, no bez przesady. Czekaj, ale daleko boss? Nie no, ale potem przy bossie, no to przecież on rzuca tym gównem na ten, na pokład. To nie ma szans w ogóle. Nie ma co przedłużać. Jest dobre, to konkretnie walnie tam. Walnie. Ho, ho, ho. Bo siły nie ma szans. Może ten ma nawet niezły ten bonus. Dosyć szybko ładuje ten ciało maksymalnie. Kurna, już go pokonałem? Ja pierdzielę, ten nawet pełnego magazynka nie mógł wystrzelać. Nie no, te muszelki są świetne. O! Without taking damage. Wow. Super. Za cały sektor. No rzeczywiście, nie mam żadnego tego. Damage'u nie miałem. Plus jeszcze miałem dwie taszki. Dostałem achievement. Plus jeszcze postać. Ale jaja. A ten co robi? Co ty masz, koleżko? No to miałem, a tu... Cozy craft. Regenerate ammo over time on cannons you load during encounters. To co? Że uzupełnia amunicję po czasie, kiedy działo... kiedy ładujesz działo podczas ataku? Kurczę. No za bardzo. Nie wiem, o co tu chodzi. Chciałbym nim zagrać? Ty. To znaczy, że jak ja po prostu bym tu latał z tym kijaszkiem i na przykład ich ganiał, to samoczynnie działo się ładuje w tym czasie? Ale pewnie nie tak, że i na full, tylko przez pewien czas. Dobra, może sprawdzę tego. Chociaż ten jest naprawdę dobry, bo ma lepszy damage, lepszą szybkość. Kurczę, no nie wiem. Dobra, sprawdźmy tego. Dużo i tak nie tracę. Kurna! Ja pierdzielę, nie wziąłem, a tam były te macki. Trzy. Ja pierdzielę, co za idiotyzm. Tak się zająłem tym gościem, że zapomniałem wziąć tamto. Dobra. Macki można nazbierać w czasie. Ja pierdzielę.
Tak się zająłem tym gościem, że zapomniałem otworzyć skrzynkę. Super. Ale ja na pewno bym wymienił tego czy tamtego na tą taką jedną, co tego, jak wpadnie w laser, to zyskuje wściekłość, a to ją nie stunuje. Dobra, może tutaj tak pójdziemy. Zobaczymy, jak to działa w ogóle. No. Jeszcze raz. Aha. Odnawia się. Tylko no tak jak mówiłem, nie jest to jakieś szybkie odnawianie. Tego nie odnawia, tylko moje działko. A, ty. Co my tam mamy? Dobra. Nie jest tragiczne, ale to jakiś strasznie dobry bonus, to nie jest, nie powiem. Klapem z kijaszkiem tu przynajmniej trochę coś tam odładuje w tym czasie. No to epa tu gnoju. Odładowuje. Ja nie powiem, mam niezłe bonusy teraz, tylko jakoś to utrzymać. Będzie całkiem. I to naprawdę dobrze wali, jako pocisk. 130, no. Niczego sobie, naprawdę. O, i jeszcze. To już w ogóle, na bossa jak znalazł. Kurna. Nie no, jak teraz przegram, to naprawdę będzie totalny idiotyzm. Ja bym w sumie już jak najszybciej chciał na bossa iść. I nie tracę za dużo zdrowia. Jeszcze mam miarę. Mi z tym. Kurna, ale to mnie stunuje. Jest nieźle. Jest nawet bardzo nieźle. Double Dollars. No dobra, mamy
mamy ten, to możemy sobie... O, i załadowany na maksa. Nawet nie musiałem odładowywać. Nie, jest... Ostatnio nie powiem, że jest jakaś rewelacyjna totalnie, ale no... Całkiem badziewiasta też nie jest. Ja bym te deski popłynął tak na wszelki wypadek. Miejscówki jeszcze mam jedną. Lub tutaj. Tu się zbliża chaos. O kurna, tu się zbliża chaos. Tu się zbliża, kurna chaos. No niepotrzebnie może to załadowałem. Ale dobra, już będzie. Wypadł mi stąd, noju. No, nie powiem, żeby było tragicznie, bo nie jest. No na pewno. Ale by były ja, jakby mi tu bez obrażeń przeszedł. Zapomniałem, że mam dechy. Ale dobra, dech nigdy za mało. Nie, no jest bardzo dobrze, powiem szczerze. Kurczę, ja jednak pójdę na bossa już teraz. No, HP-ki na full. Także... ładujemy maksymalne obrażenia i napierdzielamy. Kurna twoja magia, wypadł mi stąd. Dawać mi, dawać mi. No i stwo. Trzeba tylko pilnować, żeby właśnie nic nie zostało na statku. To dziadostwo. Jak zostanie... no dobrze. Kurna. Dostać bezkształtnie w górę i łono. Dobra, teraz tylko... Nie no, to moje popłynęło? Jak ja to zrobiłem tak, że to odpłynęło? Kurde, wyrzuciłem za burty, ale jaja. Ale miałbym przesrane. Dobra, z tego pakujemy. No jeszcze nie jest źle, jeszcze tragedii nie ma, nie powiem. Ale teraz przetrwać to. Tylko, że to gówno stunuje strasznie. No właśnie, no. Kurna, no ja nie przetrwam tego. Nie, no muszę zmienić po prostu babkę na tą bez... Gdzie nie stunuje. No, ruszaj się! Tak. Trzeba po prostu zmienić na tamtą, co jest na to odporna, bo inaczej się nie przejdzie. A teraz miałem naprawdę zarąbiste bonusy. Kurczę, no. No się nie przejdzie bez tamtej.
A takie były fajne bonusy. Zarąbiste były. Kurczę, no myślałem, że jest lepsza, no. Ale też na chwilę się zatrzymuje. Co prawda nie na tyle, ile oni. I nie wiem, co ten bonus daje ogólnie. Czy szybciej ładuje dzięki temu, czy co? Nie mam pojęcia, prawdę mówiąc. Może szybciej chodzi. Nie wiem. Też jakby ten mały szybciej biegał, także nie wiem, czy nie zmienię z powrotem tego gostka z muszlu. Co to w ogóle robi? Ten bonus, który mam. To coś lepszego. Ja jego w ogóle wziąłem? Teraz zobaczę. Ale będę ja jakby nie wziąłem. Nie, no mam, no. Enter Rage Mode on Critical Hits, czyli co, że podczas krytyków mam Rage Mode? Ciekawe. Dalej nie wiem, co to robi. Prawdę, a to jest broń obusieczna, prawdę mówiąc. Czy chcę to mieć? Dziadostwo potrafi płynąć w moim kierunku, jak się nie wysadzi. Lepsze. Mi się tutaj nie rozpierdziel. No mówiłem, że to jest broń obusieczna. Że nie wiem, czy ja bym chciał to mieć. Trzeba raz i drugi walnąć w to. Wtedy będzie to się rozwalia z automatu. Kurde na to. No, takie osoby. O kurna, ale pisnęło. Mówiłem. A, ten dynamit to jest taki z dupy wzięty. Wypasuję na te kulki.
to nie jest broń, którą chciałbym walczyć. Kurna mać, to już jasne, ciasne mać. Ale za to jaką? Nie, to lubię, to lubię. I tutaj magazynek mam powiększony. Gdzie, bomby też? Trzy bomby, dały. A ile tego mogę załadować? Limon. Dycha. Przyda się. Czy ja wiem, czy to, czym bym chciał bardziej? Chyba tym. Tak jak mówię, ani jedno, ani drugie ktoś nie robi dużej roboty. Ja mam na tym na przykład dam jedno i drugie. Ale tym jak piźnie. Kurna. Nie no, ja tu będę się musiał odganiać od tego dziadostwa cholernego. Nie no, to są jakieś dwa jaja. Ale wali tymi. Wal. Nie powiem, żeby to jakoś strasznie mi robiło robotę. Chciałbym do wywalenia po prostu, to na pewno, to w późniejszej kolejności. Te, od tego to trzeba jak najdalej, bo to jest, mówię, broń obusieczna, nie ma sensu. Czy
w sumie tutaj decha. Tutaj tarczka. Dobra, może tutaj jednak będzie szybciej. Dobrze działa te perły, bo dzięki temu wyładuje działo podobną ilością amunicji. Jest naprawdę wygodne i pożyteczne. Ale dechy sobie mogę przygarnąć. Muszę napierdzielę za to gonić. Ja sobie strzelę z tego. Akurat sam raz. No. Dobra, jeszcze raz sobie postrzelę. Lepsze niż to robi wypad. Jakby siebie doładuje tym.
Może na bossa to jednak zostawię. Tak w razie czego. Jedną miejscówkę mam. No, powiem szczerze, że to nie jest aż takie konieczne. Jeśli się nie ma za dużo obrażeń. A jeśli bym przeszedł bossa, no to potem coś może być naprawdę niezłego. Dobra, próbujmy, bo jestem dosyć dobrze brojony. Mogłem oczywiście to wziąć, ale nie wiem, czy nie straciłbym więcej HP-ków, także... No nie jest najgorzej, nie jest tragicznie. Dobrze ubywa zdrowie. Mam naprawdę fajne bonusy. I teraz nie zawalić sprawy. Mam dobre bonusy. Już jest druga runda i jest w miarę dobrze ze zdrowiem. To teraz się nie da załatwić. Ten gnojek to potrafi stunować. Dobra. Moja babka jest odporna na to. Szybciej, ty się nie patrz. Szybciej, kurna twoja mać. Nie patrz się tam. Nie no. Kurna. Wiesz, macz. Jeszcze się stunuje, no. Kurna, twoja szmać. Wygraj, już prawie jesteśmy w domu. I wygrałem. Ale jaja. Jedna kreska, tuż, dosłownie, tuż. Nie myślałem. Light toolbox, repair all the deck is enter. Co jak w Rage Mode wpadnie, czyli ona często dosyć wpada, bo ma ten bonus do Rage'u, to wtedy mogę normalnie ten, a z automatu naprawia wszystkie te? No jakby coś takiego to ekstra, tylko że szkoda, że mam zaledwie no tyle zdrowia. Tyle co nic, można by powiedzieć. Enter in Rage Mode when... Bow is repaired, or the deck is broken. Jak jest naprawiana dziura dopiero w ten Rage Mode. No ale ja nie wiem nawet co to robi, no bo kurna, no niby wpadała w ten Rage Mode, ale... tak jakby się normalnie stunowała i nie... No przez paręnaście sekund w ogóle zamierała, nic, nie było żadnej reakcji. No teraz to już, nie wiem, no długo sobie raczej nie popływam, ale przynajmniej zobaczę ten kolejny, kolejny ten segment gry.
Dobra, masz coś ciekawego do powiedzenia? O, jeszcze może będzie dodatkowa ta, prawdopodobnie jakaś broń, jakieś działo do upgrade'ów u mnie w bazie. No, taki sam pierdoły jak tamten, czyli że dają mi dostęp do tych wód. Także żadna nowość, ale z tym to ja raczej no długo nie pożyję tutaj. Dobra, no kolejny ten odblokowany, kolejny boss pokonany. Zobaczymy jak to będzie dalej, ale no raczej się nie spodziewam, żebym przeszedł jakoś strasznie daleko. Edge, czyli krawędź. O, tutaj to jest zadanie z tej całej mapki. Dobrze by było tam popłynąć, ale najlepiej to w pierwszej kolejności dech i nawet nie wiem co to jest, także już dobrze by było tutaj sprawdzić, ale to muszę przeżyć teraz, bo będzie kipściuchno. Coś na górze będzie. O kurwa, co tu je? Ty. Wypadł mi stąd. Dziobąg jeden. To kurna było. Dobra, dech i najważniejsze przede wszystkim. Już jestem ciekawy co to robi. Muszę teraz przetrwać. Na to mocne jest gówno. Ja pieprzę, ile tu trzeba nawalić? Bo od razu trzeba z grubej rury to walnąć. No, jak nic z grubej rury. Chcesz bąkę, czy nie? No, dechy, aleluja. Zawsze coś. Dobra, pójdziemy. Zobaczę co to jest. Też mnie ciekawi. A potem ewentualnie tu i tu i tu i tu. I właśnie muszę się dostać tam do tego. Co to tam... Co to za zadanie z tego poziomu. Może, nie wiem. A! Prawdopodobnie będzie... ty! Fajne to. Fajne. Prawdopodobnie będzie to jakiś kolejny sklepikarz w mojej bazie. Ty, koleżko, chcesz pogadać? Boris? Junior? Chyba. O, przyzwał wsparcie dla mnie. Tak jest. Hope you come back to visit. Nie, ja tego badziewia nie chcę. Wiesz co, zatrzymaj je sobie. Naprawdę, to mnie prędzej wykończy niż co innego. No tutaj... Pytanie, czy tutaj? No nie wiem. Ja bym chciał jak najszybciej to wziąć. Dobra, płynę, no ja chcę po prostu dowiedzieć się, prawdopodobnie jakiś nowy sklepikarz będzie w mojej bazie. I kurna, co tu się narobiło? Rozwalaj tym. I ole tego gówna jest. Przecież tu nie przeżyję długo. Nie, ja nie przeżyję. Rozwalaj tym dziadostwem. Montuj to szybciej.
ostatków, no, było blisko. Gdyby nie bombki, to by naprawdę było cholernie blisko. Aż za blisko, powiem szczerze. Nie wiem, może zostawię sobie na ten, na jakiegoś bossa, ale gdyby nie bombki, to byłaby cholerna cienizna. Dobra, zobaczymy, co to jest. To jest jakiś sklepikarz pewnie u mnie w bazie. Mhm. Już koleżko. Jo, jak leci? Ten magik. Stormwatcher. No i teraz na pewno będziemy mogli go spotkać u siebie w bazie. Jakiś magik z akademii, także no ciekawie się zapowiada. Ciekawe, co będzie miał na sprzedaż. I za ile? Za te? Za meduski? Ja to nazywam meduski, ale to są tak naprawdę to wąsy ten. Łącza, czy tam osmutki. Wypadł, głupie paszory! Walczę, dostrzu, kurna, rozwalaj bombami, bo to źle skończy. O kurna, ale dziadostwo. Szansy, nie ma co. Naprawdę marne. Strasznie silni wrogowie tutaj są. Strasznie. Dobra, spróbuję dopłynąć do bossa, zobaczyć co będzie. Chyba, że tutaj już polegnę. Może nie, no. Tutaj sklepik, czy co to będzie? Nie, no na pewno nie za ten. To mi się przyda jak najbardziej, ale na pewno nie za kwadraciki mojego zdrowia. No. Nawet sobie nie żartujmy. Jakby to za forsy, to jeszcze rozumiem. Nie, no ja na pewno tutaj nic z tego nie chcę. Taka dobra opcja, że mam przynajmniej spokój. Czekaj. To ja bym w sumie już chyba poszedł na bossa. Zobaczył, jak on w ogóle chociaż wygląda. To będę jego ładował bombkami, siebie tymi i tyle. No, przynajmniej zobaczę, bo z tym to nie ma szans, że przetrwał go. Coś będzie trudnego pewnie. Kurna twoja mać.
ciekawe. Nie, te głupie ogniki to mnie dubują normalnie. Mogę tu kłapać teraz? Doszedłem. Ciekawe, co teraz będę mógł upgrade'ować, jakie działko. No, to był fajny run.